Co to znaczy, że Pan Jezus Chrystus urodził się jako król? Ludzie zazwyczaj rodzą się, jeśli nawet są w rodzinie królewskiej, jako kandydaci na króla, a nie jako król. A Pan Jezus Chrystus urodził się jako król. Chrystus urodził się jako król Żydów. Tak mówi nam Słowo Boże w Mateusza, drugi rozdział, drugi werset. Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski, bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. Pan Jezus był nazywany królem Izraela i królem Żydów. Czytamy o tym w Mateusza 27:11. A Jezus stał przed starostą i pytał go starosta, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A Jezus mu rzekł: Ty powiadasz. A także Marka 15, rozdział, drugi werset. I pytał go Piłat: Tyżeś jest król żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz. Pan Jezus uznał oba tytuły, o czym możemy zobaczyć w Jana, pierwszy rozdział, 49 werset. Odpowiedział Natanael i rzekł mu: Mistrzu, tyś jest on Syn Boży, tyś jest on Król Izraelski. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Iżem ci powiedział, widziałem cię pod figowym drzewem, wierzysz, większe rzeczy nad te ujrzysz. Oraz z Ewangelii Jana 12 rozdział, 12 werset, to jest: Nazajutrz wielki lud, który był, przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu, nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko niemu i wołali: Hozanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, król izraelski. A dostawszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jako napisane jest: Nie bój się, córko syjonska, oto król twój idzie siedzący na oślęciu. Nie zrezygnował z tych roszczeń Pan Jezus, nie zrezygnował z roszczeń do tronu Dawida, mimo że jego własny naród, zresztą jak zapowiadali prorocy, wzgardził i odrzucił go. I to widzimy między innymi w Psalmie 53, werset 3. Przejęzyczyłem się, chodzi o Izajasza, 53, rozdział Izajasza, werset 3. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. Ale także ukrzyżował go, o czym czytamy w Psalmie 22, werset 12. Nie oddalajże się ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, a nie masz, kto by ratował. Obtoczyło mnie mnóstwo cielców, byki z Basan obległy mię, otworzyły na mię gębę swą, jako lew szarpający i ryczący. Rozpłynąłem się jako woda, a rozstąpiły się wszystkie kości moje. Stało się serce moje jako wosk, zstopniało w pośród wnętrzności moich. Wyschła jako skorupa moc moja, a język mój przysechł do podniebienia mego. Nawet w prochu śmierci położyłeś mię, albowiem psy mię obskoczyły, gromada złośników obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje, zliczyłbym wszystkie kości moje, lecz oni na mnie patrząc, przypatrują mi się. Także Izajasza 53:5. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych.
kaźni pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. A także od 8 do 10 wersetu. Z więzienia i z sądu wyjęty jest, przetoż rodzaj jego, któż wypowie, albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Tak ci się, Panu, podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. I także Zachariasza 12:10. Wyleję na dom Dawidowy i na obywateli jeruzalemskich ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli, płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym, gorzko mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. Wszystkie cztery Ewangelie oświadczają, że król Żydów to było oskarżenie umieszczone na krzyżu. Możemy to przeczytać m.in. w Mateusza 27:37. I przybili nad głową jego winę i jego napisaną: ten jest Jezus, król żydowski. A także Marka 15:26. Był też napis winy jego napisany: król żydowski. Także Łukasza 23:38. A był też i napis napisany nad nim literami greckimi i łacińskimi i żydowskimi: ten ci jest on król żydowski. Oraz Jana 19 rozdział 19 werset. Napisał też Piłat i napis i postawił nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. No i tak właśnie wyglądała ta sprawa. Też możemy przyjrzeć się relacji Marka o odrzuceniu przez Izrael swojego króla i żądaniu jego ukrzyżowania. Ale Piłat odpowiedział im, mówiąc: czy chcecie, abym wydał wam króla żydowskiego? Ale arcykapłani poruszyli lud, aby raczej wydał im Abasza. Odpowiedział Piłat i rzekł do nich: co więc chcecie, abym uczynił temu, którego wy nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali: ukrzyżuj go. Tak czytamy właśnie w Marka 15 rozdział 9-13. Prorocy hebrajscy przepowiedzieli, że Chrystus powstanie z martwych i że przyjdzie ponownie, aby ustanowić królestwo, które nigdy się nie skończy. Ono się zacznie tysiącletnim królestwem, ale nigdy się nie skończy. I to możemy przeczytać m.in. w 1 Królewskiej 2:45. Ale król Salomon błogosławiony, stolica Dawidowa będzie utwierdzona przed Panem aż na wieki. Także z tej 1 Królewskiej 9 rozdział 5 werset. Tedy utwierdzę stolicę królestwa Twego nad Izraelem na wieki, jaką powiedział Dawidowi ojcu Twemu, mówiąc: nie będzie odjęty z narodu Twego mąż stolicy izraelskiej. Także Izajasza 9:7. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej, na królestwie jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów. Również 53:10.
Izajasza 53, od 10. Tak ci się Panu upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie, za znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł i zaś przestępców się modlił. A także Jeremiasza 17:25. Wtedy wchodzić będą bramami miasta tego królowie i książęta siedzący na stolicy Dawidowej, jeżdżąc na wozach i na koniach, oni i książęta ich, mężowie judzcy i obywatele jeruzalemscy, i stać będzie to miasto aż na wieki. A także drugiego prawa 2:34-35. I wzięliśmy wszystkie miasta jego na on czas i wniwecześmy obrócili wszystkie miasta, mężczyzny i niewiasty i dzieci, nie zostawiwszy z nich nikogo, tylkośmy bydło pobrali sobie i korzyści z miast, któreśmy dobyli. A także siódmy rozdział, czyli werset 14. Błogosławionym będziesz nad wszystkie narody, nie będzie u ciebie niepłodny i niepłodna, ani między bydłem twoim. Wiemy, że Chrystus wypełnił na razie tylko pierwszą część tych proroctw. Powstając z martwych i wstępując na prawicę Ojca. Jeśli reszta tych proroctw ma się wypełnić, a musi, bo Bóg nie może kłamać i Bóg nie może zawieść, musi w przyszłości po 7-letnim ucisku rozpocząć się nowe przymierze, które po powrocie na ziemię Pan Jezus Chrystus nawiąże z domem Judy i domem Izraela, oraz musi nastąpić przyszłe przywrócenie Królestwa Izraelowi, w co wierzyli uczniowie, o czym możemy przeczytać m.in. w Dziejach Apostolskich 1:6. A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie, i zali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? To też potwierdził Piotr, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 3 rozdział od 16 do 16 do wersetu 26. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków, albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz z braci waszych, jako mię. Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie, i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Aleć i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ile ichkolwiek mówiło, przepowiadali też te dni. Wyście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: a w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
Wam ci naprzód Bóg, wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał Go, aby wam błogosławił, żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich. Także oczywiście potwierdził Pan Jezus w Dziejach Apostolskich, 1:7-6. A tak oni zszedłszy się, pytali Go, mówiąc, Panie, Izraeli w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? Lecz On rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać jest czasy i chwile, które Ojciec swojej mocy położył. Przyszła pokuta, odkupienie i przywrócenie Izraela są często zapowiadane, nawet widzimy to w Ezechiela 39, cały rozdział, Zachariasza od 12 do 14 wersetu, rozdziału, Zachariasza od 12 do 14 rozdziału, Dzieje Apostolskie 5:31. Tego Bóg za książęcia i Zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów. Paweł modlił się o zbawienie Izraela, o czym czytamy w Rzymian 10 rozdział, werset 1. Bracia, przychylna wola serca mego i modlitwa, którą czynię do Boga za Izraelem, jest ci ku zbawieniu. I też apostoł Paweł oświadczył, że cały Izrael będzie zbawiony w przyszłości, o czym czytamy w Rzymian 11 rozdział, werset 26. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakuba. Mamy zatem Słowo Boże wyraźnie potwierdzone. Teraz oczekujemy Pana Jezusa z niebios, aż Pan Jezus przyjdzie i weźmie prawdziwych chrześcijan do nieba, tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, weźmie do nieba i wtedy na ziemi zacznie się 7-letni okres ucisku. Po tym 7-letnim okresie ucisku Pan Jezus wróci na ziemię z tysiącami swoich świętych i zaprowadzi na ziemi nowe przymierze. Zawrze nowe przymierze. Rozpocznie się wtedy era nazywana w Piśmie Świętym Nowym Przymierzem, ale w objawieniu też ten okres jest nazywany Królestwem Tysiącletnim. Ma określony czas, potem to tysiącletnie królestwo przejdzie płynnie w wieczne królestwo. Jest to w zasadzie to niezniszczalne królestwo, którego pewna struktura będzie trwała 1000 lat, będzie krótka na końcu taka sytuacja. Nie wiem, czy krótka, czy długa to jest dobre określenie, ale chodzi o to, że w piśmie jest to przedstawione jako coś mające niezbyt szeroki zakres czasowy. Będzie wtedy biały tron postawiony, na którym zasiądzie ten, który ma prawo sądu i osądzi każdego, kto nie jest zapisany w księgach, skazując go na jezioro ognia i siarki na wieczność. I ci źli ludzie trafią do jeziora ognia i siarki, gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Co prawda piekło, jezioro ogniste nie zostało przygotowane dla ludzi, tylko dla diabła i jego aniołów, ale niestety ludzie się tam też znajdą, dlatego są tam nieludzkie warunki. I też są tam straszne tortury, męki i lepiej byłoby ci się nie urodzić, gdybyś miał tam trafić. A co zrobić, żeby tam nie trafić? Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Kto jeszcze nie uwierzył Panu Jezusowi, niech uwierzy. Niech w sercu swoim wyzna Bogu swoje grzechy. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści takiemu człowiekowi grzechy. Więc skorzystaj z tej obietnicy. Bóg nie zobowiązał się odpowiadać na wszystkie zachcianki człowieka, bo tak nigdzie Pismo Święte tego nie mówi, ale Bóg zobowiązał się spełnić wszystkie swoje obietnice. A obietnica dania zbawienia każdemu, kto do Niego szczerości przyjdzie, szczerości serca i uwierzy Panu Jezusowi, że ta doskonała ofiara jest wystarczająca, aby zgładzić grzechy tego właśnie człowieka, który do Niego przychodzi, to już jest objęte obietnicą Bożą i każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom.
Tak mówi apostoł do strażnika więziennego Filipi. I faktycznie jego dom również się nawrócił po zwiastowaniu Słowa Bożego. Więc uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Dziękuję za uwagę.